Cześć wszystkim, tu znowu Punio 7, a to jest Far Cry 2. Cóż, gram ostatnio trochę w niego, całkiem nawet mi się spodobała gra. Polowałem go tydzień temu na Gogu za 12 zł, więc według mnie to całkiem niezła cena jak za taką grę. No i cóż, ponieważ i tak chyba nie robię nic innego, więc gram w Far Cry'a, więc równie dobrze mogę go trochę ponagrywać. Okej. Okay. Dobra, co robimy w tej grze? Głównie to jeździmy sobie, strzelamy. Więc to dzisiaj pokażę. A, tutaj, co my tutaj mamy? Co ja miałem zrobić? Chciałem wybrać się do baru. Więc właśnie tam pojedziemy. Teraz jesteśmy w głównym mieście gry. Nie wiem, czy jest więcej takich miast w grze. Tak dla mnie powinno być, bo jeżeli nie, to obszar gry jest stosunkowo niezbyt duży. Nie, cóż, dobra. Wybierzemy się do tego baru. Ponieważ... O, jest to na mapie Mike's Bar. Ponieważ ostatnio ubili mi kumpla. A tam może znajdę jakiegoś kolejnego, nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. Sobie jedziemy. Przy okazji chciałbym też sobie znaleźć jakąś fajniejszą broń. Ponieważ ostatnio trochę mi się popsuły bronie. O. Widzicie ten zielony... tą zieloną lampkę koło mapy? Oznacza to, że... gdzieś w pobliżu znajduje się coś wartościowego. Jakieś radio? A, tam jest wyjście. Trzeba sobie je zrobić. Okej, okay, mamy diamenty. Diamenty są... walutą w grze. Stajemy je za robienie misji oraz znajdujemy czasami w takich dziwnych miejscach. Zamknij się. Dobra. To wsiadamy z powrotem do naszego jeepa. No i akurat tu jest zbrojownia. Będziemy mogli pójść do zbrojowni. To jest zbrojmistrz. Zbrojmistrz nam oferuje misję, które wykonując odblokujemy ekwipunek. Ale na razie nie chce mi się tego robić. Ale mając tę misję, odblokujemy nowe bronie, więc, które sobie potem zamawiamy w sklepie. Tak. Mam 43 diamenty. A ja sobie oszczędzam. Chciałem sobie kupić... Nie to. Jest tutaj? A, camo suit. Dzięki temu będę mniej widoczny w zaroślach i takich innych duperelach. Co w tej grze całkiem często się przydaje. Okej, okay, dobra. To był zbrojmistrz. To jest zbrojownia nasza. Kiedy już kupimy jakąś broń, pojawia się ona w zbrojowni, więc wymienię moją starą broń. Widzicie, tamta jest stara, jest taka pokurzona, brzydka, a ta jest nowa, ładna. Stare bronie po prostu często się zacinają i mają problemy takie różne. Okej, okay, dobra. Tutaj chyba nic więcej już nie mogę wziąć. No, na razie mam dwa pistolety, ten jest słabszy, a to jest właściwie ten sam, tylko że z tłumnikiem. Tłumnik tutaj pozwala poczuć się w niektórych sytuacjach jak ninja. Okej, okay, zobaczcie, teraz nasza piękna, piękny, ładny, błyszczący AK. Nie, na pewno nie będzie się zacinał. Okej, okay, dobra, to jest Mike Bar, ile się nie mylę. A przy okazji...
Zapomniałem wziąć apteczek. Nie, nie tu. Teczki są u zbrojmistrza. No. Tak lepiej. Zawsze zapas apteczek może się przydać. Co to jest bar? To jest bar. Gdzie jest do niego wejście? Tutaj. O, siema. Hey man, need your help with something. I am pissed. Guess what I just found out? You know how most of the guys like us buy their gas at the fishing village? Mm-hmm. Turns out those gas station assholes are taking the money they make and giving it to the factions, who then try to screw us. This fuel station's got to go. You want the job? Okay. See, this is how real mercs operate. Thinking ahead. It'll be fun. No to rozwalmy jakąś stację gazu. Mi się zdaje. Możecie się zastanawiać, dlaczego wziąłem nieuzbrojonego jeepa, a nie tego z karabinem na dachu. Z prostego powodu. Po pierwsze, ten ładnie wygląda. Po drugie, karabiny montowane na pojazdach są do bani. Znacznie lepszym wyjściem będzie zawsze wyjść z pojazdu i zestrzelić to z karabinu, jakiego ma się w ręce. Jest on znacznie bardziej celny i zadaje większe obrażenia. Co jest w sumie mało logiczne. I mnie wkurza. Ale cóż, tak działa gra, więc... Wow. Czybym się zawiesił? Nie, mój samochodzik. I piękny samochodzik. Dasz radę. O. Dobry chłopiec. Jedziemy dalej. Ale po drodze, ale po drodze. Gdzie mam jechać? Gdzieś na północ. No to się trochę przejedziemy. W Far Cry'u jest sporo jazdy. Widziałem, że lampka mi migała, ale w takich dzikich terenach zazwyczaj tam nie przyjadę. W takich dzikich terenach diament zazwyczaj znajdują się na jakichś klifach, na których dostęp trzeba mieć z paralotni. Trzeba gdzieś znaleźć paralotnię, potem przelecieć się na ten klif i potem znaleźć ten diament albo dwa. Dla mnie to trochę zabawy dla jednego czy dwóch diamentów, gdzie za wykonanie misji często dostajemy po 10, po 15, więc... Nadziemy sobie dalej. O, przy okazji znaki pokazują nam, w którym kierunku powinniśmy zmierzać, żeby dostać się do naszego celu. Po prostu odpowiedni znak będzie czerwony. Save. Nie masz czemu by nie. Z tym cholerykiem, który lubi quick save'ować. O! Gdzieś tutaj jest diament. O! Ktoś strzela. Pewnie jakiś snajper. Gdzie? A, tam są. No to sobie postrzelajmy. A tam jest snajper. Zamierzają tu przyjechać, czy nie? Widzę cię, draniu, widzę. Wow! Afryka jest pełna nieodpowiedzialnych kierowców.
i snajperów. Zatańcz dla mnie, snajperze, zatańcz. Taniec śmierci. W ogóle otrzymuję obrażenia? Nie wiem. Chyba będę się do niego bliżej podejść. No i pod mostami często są diamenty. Wow, aż 3 diamenty w jednej... w jednej tej... Całkiem nieźle. Tylko jak ja teraz się stąd zejdę? Chyba musimy zrobić Leap of Faith. Dobra. O, i tam jest akurat nasz cel. Akurat już raz byłem w tamtym miejscu i wyrżnąłem wszystko, co się tam ruszało. Okazuje się, że lokacje w grze czasami się powtarzają. Co my tu mamy? Oszczędzam amunicję do AK. A tamten pan popełnił błąd i strzela do mnie z karabinu. Karabiny są dobani. Ale już nikomu o tym nie powiem. Dobra. Załadujmy trochę amunicji. Gdzieś tu jeszcze jest jakiś murzynek z amunicją? Tutaj. Dawaj. I tutaj jeszcze trochę amunicji, wezmę sobie, dzięki. Aha. I woda, woda lecznicza. Dobra. Więc mamy się dostać tam. Przy okazji. Gdzieś tu jest skarb. Teraz możemy poszukać go w ten sposób, ponieważ jeżeli będziemy zwróceni w kierunku skarbu, o, to lampka zaczyna się świecić na ciągło. Więc on jest chyba gdzieś tam. Tylko pytanie, jak tam skoczyć. Nie mam pomysłu. I nie chcę się z tym bawić. Tylko kilka diamentów. No, skakuj, skakuj, panie. Przejedziemy się łodzią. Czyli przepłyniemy się. Co nie będę się tam pakował do środka. Akurat w tamtym miejscu już byłem. Tam jest dużo ludzi. Chyba nawet widzicie, tam jest snajper. Więc nie chcę tam przepływać obok tamtego terenu. Ponieważ to się skończy dużą strzelaniną. A mój cel jest... Aha, tam. Więc będę musiał się przepłynąć. Zwracamy do łodzi. No dalej, dawaj. Wierzę w ciebie. Mielizna. Dobra, co my tam mamy zrobić? Which destroy the fuel station. Okej. Okay. O, murzynki.
Siema! A, powiedział co wiedział. I co my tu mamy zniszczyć? Może tą beczkę? Nie wiem. Przekazuj, dawaj misję. Jest tu coś fajnego? O, jadą posiłki. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o posiłki. Może wiecie co, trochę cofniemy się i zaczniemy po prostu strzelać tutaj do wszystkiego, co jest. Myślę, że jest wybuchowe. O, widzicie? Tamten pan strzela do mnie z karabinu. Stacjonarnego. A beznadziejną celność, a nawet jak mnie trafi, to będą śmieszne obrażenia. Wow. A ten pan to już... Ten pan strzela już z poważnej broni. Psujesz mi łódź, panie. Tak nie można. Dobra. Tu płynę jeszcze trochę. A snajper zaczął do mnie strzelać z tego dachu. Gdziekolwiek on jest. Ta snajper. Dobra. Widzicie, można strzelać z bliskiej odległości i dopiero dłuższa seria cokolwiek załatwia. Dlatego nie lubię karabinów stacjonarnych w tej grze. Okej, może to załatwi sprawę. Kto to? Dobra, coś tam wybuchło. Ale chyba nie to, co chciałem. O. Czy bym to miał zniszczyć? Nie wiem co, czego gra ode mnie oczekuje teraz. Nie zadziałało. Tak lepiej. To nie, czy uda mi się dostać na tą łódź. Uda się. Okej. Okay.
teraz musimy wrócić tam, skąd przyjechaliśmy. Przy okazji zapewne tamten patrol, co wcześniej zebraliśmy tą pierwszą łódź, pewnie się zrespawni. Patrole w tej grze zawsze mają denerwującą zdolność do szybkiego respawnowania się. Przez co wybranie się po chipsy do sklepu zawsze wiąże się z rozwalaniem przynajmniej jednego patrolu murzynków. Okej, ta łódź jest chyba za ciężka, żeby dalej popłynąć. Siema? Jest tu ktoś? Przewidziało mi się? Dom? Okej, jednak jeszcze nie wstali. Spoko, spoko. Muszę się tam dostać. Co może popłynę w tamtą stronę i może będzie okej. I. Czyżby znowu pchnął na mieliźnie? I. Ech. Okej, tak lepiej. Okej, tak też dotrzemy do celu. Może nawet będzie to lepiej, bo chyba ominiemy. Nie, w sumie w tym rejonie nie ma patrolu. A może i są? Dajcie sobie spokój. Jesteście za wolni. Jak daleko możemy... O, pod sam bar można dopłynąć wodą, więc nie będę zmieniał środka lokomocji. Wow. Brawo, brawo. Ale łódź nie zatonęła, więc płyniemy dalej. Wiele ludzi narzeka, że właśnie Far Cry 2 ma zbyt otwartą... zbyt otwartą grą. I przez to wieje nudą w wielu momentach. Ale no, widocznie ja lubię nudne gry. Dobra. Schodzimy na ląd. I idziemy do kolegi powiedzieć, że misja się udała. Siema. You pass it. So how's that fuel depot? Rozwalony w kawałki. Okej, dobra. No i to jest nasz nowy kolega. Tak? Jesteś naszym kolegą? Halo? Jesteś kolegą czy nie? Hello.
Nazywa się. Dobra. Trzeba mi trochę amunicji? Trzeba trochę. I sobie wezmę. Nie masz czemu mnie. Dobra. No i wrócimy teraz do tego głównego miasta. I tam się w coś pobawimy. Jeszcze nie wiem co, zobaczymy. Się tu znowu nie zawiesił na jakimś kamieniu albo drzewku. Okej. Jakoś poszło. Dla znaki, że to jest strefa zdemilitaryzowana. W sumie można strzelać w mieście. A jeżeli to się zrobi, to wszyscy w mieście się rzucą. Więc trzeba będzie szybko uciekać. O, dobra. Pierwsze pójdziemy do księdza. Ponieważ potrzebujemy trochę więcej leku na malarię. Ksiądz chyba wie, gdzie taki dostać. Your malaria is giving you trouble. I have nothing today, sir. See my associate, a veterinarian northwest of Pala. Look on your map to find it. A man with a good soul would not be denied, but a good faith gesture feeds that soul. Deliver these transit letters and you'll be assured your medicine. Okay, spoko. I warn you, the militias attack that place. God protect you, sir. Tak, zwykle. W Far Cry 2 nie da się załatwić niczego bez strzelania. Okej. Okay. Zacząłem do samochodu. No i jedziemy gdzieś. Daleko, zobaczymy. Będziemy musieli przejechać przez parę miejsc. Między innymi przez jeden patrol. Można się zatrzymywać na patrolach i wszystkich wystrzeliwać. Ale wierzcie mi, po pewnym czasie to się będzie. Siema, 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 siema! Ahahaha. Jak ciężko mi go mieli. Au! O, tu jest malaria. Uła! Lepiej szybko znaleźliśmy lek. Aż to się nie skończy dobrze. Tak, jestem tutaj. A więcej murzynków mnie goni. Czekać. Au, tędy. A, mają samochody, bronie. Czekać. Gonią mnie, bo zaraz zaczną do mnie strzelać. Murzynki mają tą przewagę, że zawsze jak jeżdżą jeepami, to zazwyczaj jeden kieruje, drugi strzela. Niestety my nic takiego wrażenia nie uświadczymy. Jesteśmy samotnym wilkiem. Okej, teraz zapewne w prawo.
Wiecie co? Brakuje nam jednej szkapki, więc możemy się z nimi pobawić. Dla mnie. Już, już, już. Ty, panie. Pan nigdzie nie idzie. Okej, słyszałem znowu snipera pewnie. O, miał ciężki karabin maszynę. Też mam taki. Tylko, że z niego nie strzelam. Nie szkoda amunicji. Dobra, zobaczmy, czy ci panowie mieli jakąś amunicję. Ten miał. Nie, nie miał. Ty? Wow, wszyscy mieli ciężkie karabiny maszynowe. Że wygląda leczenie. Gdzie to jest apteczka? Gdzieś. Tam jest snajper? Pewnie tam. No już, przestań, przestań, panie. To przestaje się robić śmieszne. O, tam jest. A ty jesteś! Ślepek ze mnie. Znajdźmy tą apteczkę, gdziekolwiek ona jest. Gdzieś jest. Aż to jest posterunek z apteczką. Każdy posterunek ma jakiś zasób, powiedzmy, którego broni. Ten miał apteczkę. Są też posterunki z amunicją, z materiałami wybuchowymi i takimi tam. Przy okazji amunicja by kropnie się przydała. Siadamy. Przodujemy bronię. O, mało mi pistolet zostało. Idziemy z buta. Ponieważ nie ma nic bardziej zwracającego uwagi na siebie niż głośny, hałasujący samochód. No i tam jest chyba nasze miejsce. I chyba już nas zauważyli. Biorąc pod uwagę, jak biegają. Ty jesteś, panie? Skąd się wziąłeś? Wow, co to cała armia przyszła? Wow. Wow, 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 wow. Lubi się trochę prawdziwej amunicji. Cię cały czas chyba wy... Skorzystaj z naszego ciągu. Ktoś jeszcze ma tu obiekcję do mojego koloru skóry? Poznikali.
Są tam. A, tak się właśnie kończy korzystanie z nielicencjonowanej broni. Leżeć, panowie, leżeć. Niebezpieczna strefa. Trzeba leżeć. Gdzie był ten murzynek, co tutaj biegł? Nie wiem, znikł? Może się wykrwawił na śmierć. Dobra. Wchodzimy do środka. Siema. Spoko. You can deliver them yourself. Come here. You have the fever and my daughter too. We will share our medicine. You have travel documents? No. Trzymaj. For these little ones we do all this. Godspeed. Oh, dzięki. No, i to było na tyle. Teraz możemy popłynąć, albo możemy... Co nie popłynę? To jest jakaś... Powinienem popłynąć do głównego miasta. Udałoby się znaleźć drogę. Mam na myśli. A nie chcę mi się znowu przejeżdżać przez te patole. I przez rzeźnię, tak. To od kolejowy. Pociągi nie jeżdżą tutaj w Afryce. Ała. Linio, linio. Wow. Okej. Czy co, spadam stąd? Dopiero sobie grę jeszcze. Wszelki wypadek, gdyby moja łódź miała za chwilę eksplodować. Okej, to się nie skończy dobrze. Dałoby się naprawić silniczek. Prawa silniczku zawsze wygląda tak samo. No już, dajcie sobie siana. Co tam złego zrobiłem? Chcę tylko przejechać tędy. Raczej przepłynąć. Pozostał jeszcze jeden. Dość. Zaraz się nim zajmie. No już starczy tego. Zawsze, kiedy chcę pójść po piwo, kończy się w ten sposób. Witamy w Far Cry 2. Witamy w Afryce. Okej, no to popłyniemy sobie teraz. Tam. I oby było bez... obyło się bez kolejnych problemów. Ale już widzę, że tak nie będzie. Siema! Siema! Rycy mają dosyć osobliwy sposób witania się. Ale cóż, nie mi jest oceniać lokalne tradycje. Hmm.
Okej, dalej nie mam kumpla żadnego takiego. I nie wiem skąd takiego wyczasnąć. No to szkoda, ponieważ zawsze ten kumpel, można powiedzieć, że pomagał nam w misjach. Można tak powiedzieć. Ponieważ po prostu dawał on alternatywną drogę do rozwiązania misji. A ta alternatywna droga zawsze była... Zawsze kończyła się na tym, że zabijaliśmy 3 razy więcej ludzi, niż byśmy to robili, gdybyśmy tylko robili cel główny. Ale dostawałem w ten sposób na przykład upgrade do safe house'a. Na przykład tych domków. No i tak. A teraz go nie ma. Zastrzelili go źli ludzie. Gdzieś tu powinna być apteczka, panie, w środku. Dobra. Okej, dobra. Wejdźmy po misję. Hang on. Hey man, come have a chat. The Kumba's busy. But I did hear about the situation. I'm supposed to find someone to go to the cockfighting arena. The APR has some foreigner locked up there. Might be you can cash in on what he knows. Maybe. Aha. Czyli tak zdobywa się nowych przyjaciół. A właśnie, starego przyjaciela też zdobyliśmy w ten sposób. Że po prostu był gdzieś zamknięty. Dobra, pytanie, gdzie muszę się teraz wybrać? Aha, to niedaleko. Więc wybiorę się tym samochodzikiem. Ajajajaj. O, wow. Tubylcy są świetnymi kierowcami. Narzekajcie na trudność zdania prawa jazdy. Tak by się to skończyło, gdyby było je zdać łatwiej. Te dzielni kierowcy zalaliby nasze polskie drogi. Dawaj, łódźcie. Wow, ten pan strzela do mnie z karabinu stacjonarnego. Ojejku, boję się. Ma ktoś papierosa? Chyba bym sobie zapalił. A na dzisiaj pogoda. Już? Skończył pan? Dobra. Jak widzicie, karabiny stacjonarne w tej grze są bardzo straszne. No, w sumie zupełnie mam amunicję na tych... Okej, dobra. Dobra, teraz zróbmy to może po... tak ładnie, jak się powinno zrobić, tak skradając i w ogóle. Czyli w ten sposób, który nigdy mi nie wychodzi. Akurat pogoda powinna pomóc mi w czymś takim. O, to jest apteczka. Zaznaczę ją sobie. Mi się udało, mogę zaznaczyć jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale zazwyczaj po prostu widoczność jest kiepska. O, amunicja, też możemy to się zaznaczyć. A może nie.
Został kto? Tylko... O, tam jest jeden pan. Może zejdziemy go z boku? Może jakoś uda się to ładnie załatwić w końcu. A uwielbiam ten pistolet. No, i skończyło się ninjowanie. Teraz to się pewnie wszyscy zlecą. Au. A, łapcie! Granaty w tej grze mają co najmniej za dużą moc. Wow! Zły moment na przeładowanie tam. Wow, wow, wow. To wyszło kiepsko. A, taka animacja jeszcze nie widziałem. Chyba właśnie wysadziłem z płata amunicji. Trudno. Jest tu ktoś jeszcze? Gdzie ty idziesz? Właśnie, nigdzie nie idziesz. To jest dobra odpowiedź. Dobra, ktoś jeszcze żywy? Chyba nie. O, tu jest wyższa amunicja. Sobie wezmę. Dzięki. O, a tam była apteczka. Sobie potem uzupełnimy zapas. No ale teraz... Siema. Well done, but more guards will be here soon. We will have better luck if we travel separately. Look, my name is Karbani Singh. Thank you for getting me out. I'm in your debt. Look for me at Mike's. Majka, czyli w tym barze, co już byliśmy. No i to wygląda na to, że to jest mój drugi kumpel. Aha, jeszcze trzeba pewnie z nim pogadać o Majka. Dopiero wtedy zostanie zaakceptowany jako kumpel. Mechanika gry. No to spływamy stąd. Dobra, jeszcze pojadę do Majka. Pogadam z moim nowym kumplem. Ale do Majka jedzie się ten. I cóż, pokażę wam może początek jakiejś misji z wątku głównego, nazwijmy to. Czy misje główne bierze się od przywódców dwóch frakcji, które walczą właśnie w tym państwie. Jak się okazuje, właśnie państwo jest w stanie wojny i dlatego wszyscy do nas strzelają. W sumie my też do nich strzelamy.
Mimo iż wykonujemy dla nich zadania, ale zawsze to są tak to zwane zadania tajne. Więc jeżeli żołnierze nas zobaczą, nie będą wiedzieli o tym, że nam pracujemy, dlatego i tak na nas będą strzelać. A, do Majka tędy. Do Majka tędy. Więc niby tak to jest wytłumaczone. No a same zadania też zawsze polegają tylko na strzelaniu. Więc może wam pokażę początek. A potem... A potem coś. Skończę ten film, już trochę długo mi się zaszło. Okej, jesteśmy. Yo. I have a situation. I wondered if you can help me. Czym? The factions are experimenting with a new type of ammunition. I have a new prototype. It seems promising. I want it. It's being stored at the local constable's garage. You think you could get it and bring it to me? A co mam teraz zrobić? I prefer the factions not get an advantage. What are you doing out here, man? You'll have more luck if you go in at night. Akurat jest chyba noc. Gdzieś tam daleko. Myślę, że się przepłynę tam. Jest to jakaś łódź? Jest. Co ja mogłem sobie wziąć bronię? Nowe. Znaczy, wziąć, odnowić. Bronie się jakby starzeją. Wraz z używaniem i w pewnym momencie zaczynają się zacinać i tak dalej. Dlatego od czasu do czasu warto je wymieniać. Ale cóż, nie zrobiłem tego, trudno. Więc znowu jesteśmy w drodze. Tym razem płyniemy gdzieś tam. Czasami opłaca się patrzeć na drogę, a nie na mapę. Piękna pogoda w tej Afryce. Jeszcze pada, słonko świeci i tak dalej. W sumie mi to akurat nie powinno przeszkadzać. W momencie, w którym zamierzą się zakładać do obozu i zabijać ludzi. No cóż. Można się zakradać do obozu i można się zakradać do obozu. Okej, kolejny patrol. No to się zaraz skończy dużą strzelaniną. No siema, no siema. Jak się masz? Pewnie silnik mi dymi. Ale cóż, nie chcę się naprawiać. Będzie kolejny patrol. Aha, może nawet wcześniej. Okej, mogę naprawić silnik od razu.
No i płyniemy sobie dalej. Police station. Tam mi każą się zakryć. Akurat już tam byłem. Z okazji innej misji. Wtedy akurat trzeba było zabić jakiegoś komendanta policji, który handlował bronią i tak dalej. Siema, siema, siema. Ups, chyba się nie wyrobię. Dobra. Teraz podpłynie kolejna łódź. Oni też mają problemy z wykręcaniem. No to wezmę tak nieskromnie i wykorzystam. O nie. O, karabin stacjonarny. O nie, zabije mnie. Dobra. Wezmę sobie wasz łódź, dzięki. Tam mam domek. Wiecie co? Wybiorę się do niego. On tak tylko mógł wyjść z łodzi. Halo, mogę wyjść z łodzi? Dzięki. Pójdę sobie do domku i się uzupełnię. A, to jeszcze nie jest mój domek. No cóż, tylko mówiąc, że to jest mój domek, tylko wyprzedzam fakty. Zaczęło się jak zwykle. Spokojnie, spokojnie. Jestem lekarzem. Przy okazji sobie załaduję amunicję. Okej, dobra, wejdźmy do domku. A, amunicja, spoko. Wezmę sobie. Standardowo przy domkach chyba nie ma amunicji. Czy wiem na pewno, że standardowo nie ma tych apteczek. Dopiero po wykonaniu misji dodatkowej się pojawiają. Tak samo z amunicją. No i cóż. Tutaj mam jakieś pojemniki na broń, których jeszcze nie odblokowałem. Trzeba jakoś wykupić je u rusznikarza. I wtedy chyba można będzie tu przechowywać broń. Nie wiem jeszcze jak to działa, więc nie postawię głowy. No i cóż, możemy tutaj na łóżku się przespać. Ja zapisać grę. W sumie nie wiem po co te save pointy. Skoro można w każdym momencie zapisać grę quick save'em. Może jakieś pozostałości z konsoli. Dobra. The police station. Czy będziemy tam wchodzić od wody, czy od lądu? Najlepsze się wchodzenie tam ze strony wody. Skończy się źle. Wow! Ta... Kolejny samochód. Dobra, to wejdziemy sobie tędy. Co tam? Co mi tam robi różnicę? Jaka fajna łódka. Okej, chyba nie musimy się tam do głównych budynków patyczkować. Pewno na głównym budynku stoi snajper. W takich lokacjach zawsze się znajduje przynajmniej jeden snajper.
Właśnie gdzieś on jest, stoi na budynku czy gdzieś. A ja nie mam snajperki. Żeby się z nimi bawić. Gdzieś... O, tam jest pan. Dwóch panów. Mój cel. Jeszcze żyjesz. Gdzie poszedł? Czyżby nie żył? A, nie żyje. Trudno. Ale słyszę, że idzie więcej. Wow. No mieli kurzą ślepotę. Ciężki przypadek kurzej ślepoty. Mógł nawet stwierdzić, że śmiertelny. Załadować. O, mówiłem, snajper. Dobra, ale tutaj jest mój cel. No i cóż. Wezmę sobie łódkę, jeżeli mają jakąś. Chyba najszybciej będzie się stąd wydostać łodzią. Tak, tak, wiem, że jesteś. Gdzieś. A tam. A nie chcę mi się z nim bawić. AK nie ma zbyt dobrego zasięgu, więc nie wystrzelałbym cały magazyn, więc nim cokolwiek bym zrobił. Au! Tak, wiem, że mnie lubisz, nie musisz tego pokazywać. To co? Czyżby mieli jeszcze... moździerz? Wow. Bo naprawdę mają moździerz. Szaleńce. Wow. Co to? Chcę wyjść. Dobra, lecz się człowieku. I spadamy stąd. Zanim ten chory snajper jeszcze bardziej nam podziurawi tyłek. Siema. Znowu kurza ślepota. W sumie ta moja łódź jest całkiem głośna. Więc myślę, że to również był jedyny kliniczny przypadek kurzej głuchoty. Siema panowie. No już gincie. To ma jeszcze was składować amunicję. Dość, że karabin sam sobie zadaje beznadziejne uderzenia, ale na razie jego celność. To jeszcze ogień z lufy kompletnie zasłania jakikolwiek widok. Nie wiem, czemu twórcy gry mieli taką wersję do karabinów stacjonarnych, naprawdę nie wiem, żeby takie pokrzywdzić.
A, nie tędy, nie tędy. A, żebym znowu się nie wepchnął na bieliznę. Siema, siema. Szkoda, że na rzece nie ma drogowskazu. Biorąc pod uwagę, jak popularny jest transport rzeczny, mogliby to zrobić. Skoro już postarali się, żeby na drodze, na każdym skrzyżowaniu był drogowskaz, to czemu nie mogli tego zrobić również z rzeką? Zabrakło im funduszy? Okej, no i mam nadzieję, że po wykonaniu tego zadania w końcu będę miał nowego kumpla. Ponieważ tak jak mówiłem, kumpel zawsze wprowadza ci jeszcze większe kłopoty, ale koniec końców te kłopoty zazwyczaj się opłacają. Tak jak mówiłem, właśnie upgrade safe house'ów, czyli apteczki oraz amunicja. Na początku gry się tego nie ma. Dopiero jak się wykonuje zlecenia od tych kumpli, to one się pojawiają. Więc przydaje się. Bardzo przydaje się. Okej. Wróciłem z tarczą i mam twoje... Mam twoją amunicję prototypową. You made it back safely. So, you got the prototype. Ah. Very good, thank you. Welcome to the jungle, amigo. Spoko. As usual. Ah, reputation level 2. Cokolwiek to oznacza. Nadal mi się nie wyświetla w kumplach. A teraz? Teraz też nie. To już trudno. Wezmę sobie bronię. Czy co? Nie wiem, czy wziąć sobie AK. Wezmę sobie AK w sumie. To jest wyciszony MP5. Całkiem fajna broń, ma świetną celność i jest wyciszony, chociaż w rezultacie to i tak niewiele daje. Jak się zazwyczaj zaczyna z niego strzelać, to i tak oznacza, że już zaczęła się jatka. A AK ma podobną celność, tylko że zadaje większe obrażenia. Więc chyba sobie zatrzymam AK. Aczkolwiek... Czy wziąłem sobie nowy egzemplarz? Tak, wziąłem. Okej, dobra. Pojedźmy teraz do miasta. Z powrotem. Okej. Myślałem, że tam była jakaś misja jeszcze. Gdzieś jest misja, to jest taki... żółty wykrzyknik obok tego miejsca. Jak zapewne już dużyście zauważyć. A to była misja rusznikarza. A na razie nie chce mi się ich robić. Misje rusznikarza zawsze wyglądają tak samo. Mamy zniszczyć jakiś konwój, który sobie jeździ po okolicy. Z tym, że czasami ta okolica jest znacznie bardzo oddalona od miejsca, w którym bierzemy misję, więc... Więc tak to działa. Hej. Okej, jak widzicie,
są dwie frakcje, do których możemy wykonywać zlecenia. USFL, czy jak to tam, i ARA, coś takiego. W każdym razie ta po lewej i ta po prawej. Dla tej po lewej już wykonałem wszystkie zlecenia, więc zacząłem teraz wykonywać dla te po lewej. Wait. Right. Hand over the hardware. Nie żeby się jakoś denerwowali w jakiś sposób, że najpierw pracuję dla nich, a potem dla nich. Ale kiepski wystrój. Wezmę sobie, dzięki. Look who's here, my secret weapon. No, Shima. If you're looking for a job, we've got one. Go on, tell him. We've ascertained... No, I ascertained. Me, Kwasi. Yes, the UFLL is blackmailing our friends to the west for medical supplies. So rude. The neighbors purchased some natural gas. It's sitting on a train now, stuck at the depot. The plan is to blow up the tank cars and clear the deal. Rail yard's about 1.5 kilometers west of Pala, right on the edge of the desert. What we'd like you to do is to go straight to the rail yard and take out those natural gas cars. Now here's the thing. Tankers are durable. Small on fire isn't going to cut it. You've got to get right in there and use explosives. Kenwa's trains are gone, hey? No more medicine. Too bad. So sad. No i tak jest jeszcze... Really? Just go to the rail yard and destroy those natural gas cars. Tak jest zawsze z misjami głównymi, że płacą nam z góry. Be smart, this is a classified mission. That means everyone's an enemy, even APR. Właśnie, oni się nazywają APR. I zawsze tak to jest. Jesteśmy tajni. Tajne misje. Wszyscy nas nie lubią. O, i właśnie. Dzwoni teraz nasz koleżka. Hey, I've got some business to discuss. Meet me east of the rail yard. I tak jest właśnie z każdą misją główną. Podejmujemy się zadania, mamy zrobić coś. Potem dzwoni koleżka. Wiecie co? I mówi tak. Hej, wiesz co? Zamiast zabić 50 ludzi, zabijmy 100. Spotkaj się ze mną w jakimś miejscu. Potem idziemy do niego, on nam wyjawia plan i potem jest rozruba. W sumie rozruba jest taka sama zawsze, jak widzieliśmy do tej pory. Jedziemy do jednego miejsca, wyrzynamy wszystko, idziemy tam, wysadzamy coś czy coś. Więc nie jest to nic specjalnego. Czego byśmy cię już nie widzieli. Więc, cóż. Skończę teraz ten film. To jest Far Cry 2. Gra nudna. Jak wszyscy mówią. Ale ja najwidoczniej lubię gry nudne. No i cóż, podoba mi się to otwarte podejście do świata. Że nikt ci nie mówi, co masz robić. I że w sumie zawsze możesz robić wszystko po swojemu. No cóż, w niewielu grach jest tak. No i coś tu dużo powiedzieć. No, dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.